Zlekceważył znak zakazu ograniczający wjazd pojazdów o wysokości powyżej 3,6 metra i uderzył kontenerem o wiadukt kolejowy. Kierujący ciągnikiem siodłowym doprowadził tym samym do kilku godzinnych utrudnień na drodze krajowej K35 w miejscowości Kowalowa. Pas ruchu w kierunku Wałbrzycha był zablokowany po tym jak kierujący ciągnikiem siodłowym zahaczył przewożony na naczepie kontenerem o wiadukt kolejowy. Kontener następnie zsunął się na bariery energochłonne ustawione przy jezdni. Funkcjonariusze wprowadzili na miejscu kolizji ruch wahadłowy i ręcznie kierowali nim przez kilka Godzin Do zakończenia działań. Na szczęście, konstrukcja według tu nie uległa znacznemu uszkodzeniu i został on dopuszczony do dalszej eksploatacji. Przypomnijmy, że za niezastosowanie się do znaku B16 zakazującego wjazdu pojazdom powyżej wskazanej wysokości policjanci mogą nałożyć grzywnę w wysokości 500 zł i dodatkowo 6 punktów karnych. Taką właśnie karę otrzymał kierujący zestawem pojazdów.